Polsce niewiele mówi się o Chromebookach i moim zdaniem czas to zmienić, bo to są komputery bardzo dobre, to są komputery przystępne cenowo i naprawdę, no moim zdaniem spełniają wymagania zdecydowanej większości takich normalnych, codziennych użytkowników. Przykładem tego są moi rodzice, którzy od niemal dekady korzystają z Chromebooków, dlatego dzisiaj porozmawiamy o tym, jakimi komputerami są Chromebooki, dlaczego warto je kupować i te tematy właśnie poruszymy na przykładzie komputera Acer Chromebook 315, który mam okazję testować już od kilku tygodni. A partnerem dzisiejszego odcinka jest firma Acer, producent właśnie tego oto komputera. Zatem zapraszam. No i 10 lat temu sam się zastanawiałem, czy to dobry pomysł, ponieważ Chromebooki były wtedy dopiero raczkującą gałęzią komputerów. To była zupełnie nowa platforma, ale okazało się, że moi rodzice z tych komputerów są bardzo zadowoleni i już Wam tłumaczę dlaczego. I to tak naprawdę pokrywa się z tym, dlaczego sam wybrałem dla nich właśnie taką platformę. Oni przez długi czas naprawdę mieli różne komputery i mieli z nimi problemy. No a jak ma się taki nowy komputer i ma się syna, który się zajmuje komputerami i coś nie działa, no to co się robi? Dzwoni się do syna i właśnie mówili mi, że Dawid, to nie działa, co mam robić? A ja w większości przypadków nawet nie potrafiłem wytłumaczyć, co oni mają zrobić, żeby coś zaczęło działać, bo oni dobrze nie potrafili tego wytłumaczyć. Więc w końcu uznałem, że kupię im te Chromebooki. Dlaczego? No bo to są sprzęty proste w użyciu, są stabilne, są bezpieczne, no i są takie właśnie bezproblemowe, tam po prostu nie da się nic zepsuć, a jak nie da się nic zepsuć, to nic nie będę musiał im naprawiać i już Wam zaspoileruję, że tak faktycznie było, ta przysiadka się udała, do dzisiaj korzystają moi rodzice właśnie z tego typu komputerów i nie mają z nimi żadnych problemów. Początkowo oczywiście obawiałem się, czy ta przesiadka na nową platformę faktycznie wypadnie dobrze. I ja miałem takie obawy, że kurczę, a jak moim rodzicom będzie brakować jakichś programów, aplikacji, których nie ma na Chrome OS. Ale wtedy poszedłem do mojego taty i zapytałem go, że tato, jakbym Ci zmieniał komputer, to jakie programy tam Ci zainstalować? I on mi odpowiedział, uwaga, Google mi synu zainstaluj. I wtedy już wiedziałem, że w sumie skoro on uważał, że Google to jest program i korzysta z przeglądarki Chrome, no to tak naprawdę to jest wszystko, czego potrzebuje. I faktycznie okazało się, że jak przesiadł się na tego Chromebooka, no to nie widział żadnej różnicy, bo on 90, 95, prawie 100% czasu spędzał i tak w tej swojej przeglądarce internetowej. Jako że miał konto Google, to oczywiście cała historia, zakładki i tak dalej mu się przyniosło z poprzedniego komputera, więc on tak naprawdę nie widział żadnej różnicy, był po prostu zadowolony, że ma nowy komputer. Warto też powiedzieć, co moi rodzice docenili w tych nowych komputerach, wówczas nowych, bo mówię, że to było prawie 10 lat temu. Przede wszystkim długi czas pracy, no bo wtedy jeszcze komputery działające długo były dosyć drogie, a Chromebooki już były dosyć niedrogimi komputerami. No i do tego docenili, a w sumie to ja bardziej doceniłem fakt, że oni nie mogą instalować jakichś dziwnych programów z nieznanych źródeł. Wtedy Chromebooki były znacznie prostszymi urządzeniami, więc tak naprawdę nie dało się na nich praktycznie nic zainstalować. Była przeglądarka Chrome, było parę preinstalowanych aplikacji i tyle. Więc skoro nie dało się nic zainstalować, to nie mogli nic zepsuć. Teraz oczywiście sytuacja wygląda inaczej, ale wcale nie gorzej, bo na Chromebookach jest dostęp do sklepu Google Play, do tego samego, który mamy na smartfonach z Androidem, więc już możemy instalować aplikacje, ale z bezpiecznego pewnego źródła, więc z jednej strony przez te kilka lat zyskaliśmy możliwość instalowania aplikacji na naszych Chromebookach, ale z drugiej strony jednak instalujemy te aplikacje z bezpiecznego źródła, które wszyscy znamy. Więc tak ogólnie wszelkie różnice, jakie nastąpiły w tej zmianie między platformami, okazały się pozytywne. Tylko nie myślcie, że tutaj można pracować tylko na przeglądarce Chrome, bo jak już mówiłem, mamy sklep Google Play, mamy wiele różnych programów, mamy też pakiet biurowy od Google'a, możemy też inne pakiety biurowe oczywiście instalować i ja sam z tego pakietu biurowego od Google'a bardzo dużo korzystam, głównie z aplikacji do pisania dokumentów, bo tam po prostu zmiany synchronizują się co jeden wpisany znak, więc co by się nie działo, jakby się coś miało Wam nie zapisać, to taka sytuacja po prostu nie będzie mieć miejsca, bo na poprzednich komputerach czasami miałem tak na innym oprogramowaniu, że siada prąd i nagle nie mam połowy dokumentu. Tutaj tego nie ma, bo każda zmiana, każdy wpisany znak to jest zapisanie dokumentu na nowo. Nic Wam nigdy nie ucieknie. No i oczywiście ten pakiet biurowy od Google obsługuje wszystkie standardy, z których korzystaliście do tej pory, czyli jakieś tam rozszerzenia dock, tak samo rozszerzenia różnego rodzaju prezentacji, arkuszy kalkulacyjnych itd. To jest po prostu pakiet darmowy, dobry i kompatybilny z tym, z czego obecnie korzystacie i tak naprawdę do takich domowych zastosowań taki komputer i ten pakiet będzie jak najbardziej ok, ale gdyby ktoś uznał, że potrzebuje więcej możliwości, może zainstalować oczywiście alternatywne oprogramowanie ze sklepu Google Play. Dlatego jeżeli ktoś szuka dobrego i przystępnego cenowo komputera, to moim zdaniem warto przyjrzeć się temu Chromebookowi 315 od Acera, no bo to jest komputer, który ma 8 GB RAM-u, ma 128 GB pamięci wewnętrznej. Moim zdaniem takie parametry starczą praktycznie każdemu. I to jest Chromebook, tak po prostu, czyli ten komputer nie potrzebuje nie wiadomo jakiej mocy obliczeniowej, żeby płynnie działać. I jestem przekonany, że 95% osób, jakie znam, mogłyby wszystkie swoje codzienne zadania wykonywać właśnie na takim Chromebooku. To, co w tej maszynie jeszcze lubię, to jest ekran. Dlaczego? Bo to jest ekran IPS-owy, to jest ekran Full HD, ale najważniejszy, to jest ekran duży, 15,6 cala. Ja wiem, że obecnie panuje moda na takie komputery 13-14 calowe, które łatwo przenieść, ale jednak większość użytkowników w biegu korzysta z komórki, a w domu chce mieć po prostu komputer z dużym ekranem i jednocześnie nie chce podłączać do niego monitora, więc taki komputer z ekranem 15,6 cala, kiedy mówimy o takim podstawowym użytkowniku, będzie naprawdę super. To rozwiązanie jest bardzo dobre zarówno dla osób, które po prostu potrzebują większej przestrzeni roboczej, jak też dla osób, które tak po prostu chcą mieć większy ekran. Co ważne, ekran jest matowy, więc nic się w nim nie odbija. Możecie też wybrać lepiej wyposażoną wersję komputera, która ma ekran dotykowy, dzięki czemu korzystanie z niego będzie jeszcze łatwiejsze. A tak poza tym to można powiedzieć, że mamy tutaj do czynienia ze standardowym, ale bardzo dobrym komputerem. Mamy tutaj bardzo dobry zawias, który jest stabilny, który nie powinien się połamać. Mamy klawiaturę wyspową. Jak ktoś chce jeszcze popracować sobie w arkuszu kalkulacyjnym, to może to robić wygodnie, bo mamy tu klawiaturę numeryczną. Mamy gładzik, który działa dobrze nawet z mokrymi rękami, co nie jest wcale takie oczywiste. A jeżeli chodzi o porty, to mamy tutaj port USB-C 3.1, za pomocą którego oczywiście można ładować ten komputer, więc możemy mieć jedną ładowarkę do komputera, do smartfona i do tabletu. Mamy bardziej standardowy port USB 3.0, mamy wyjście słuchawkowe, a z drugiej strony mamy także USB-C 3.1, więc tak naprawdę zwykłym użytkownikom nie potrzeba nic więcej. Mamy zwykłe USB, żeby podłączyć starsze akcesoria, mamy nowe USB-C, żeby podłączyć nowe akcesoria, mamy oczywiście też Bluetooth, żeby podłączyć różnego rodzaju akcesoria bezprzewodowe, niezależnie czy będą to słuchawki, czy będzie to na przykład mysz. A jeżeli ktoś potrzebuje jeszcze większej przestrzeni roboczej, to może mówić, kurczę, czemu tutaj nie ma żadnego HDMI, żeby podłączyć monitor? Spokojnie, jak mówiłem, mamy porty USB-C. Ja mam też taki monitor z USB-C i podłączyłem do tego laptopa właśnie swój monitor, więc jednocześnie miałem większy monitor. Jako że mój monitor jest zasilany, to on też tym USB-C jednym kablem przesyłał energię do tego komputera, a także ten komputer miał dostęp do wszystkich akcesoriów, które miałem podłączone bezpośrednio do mojego monitora, czyli do dodatkowej klawiatury oraz myszy, więc tak naprawdę za pomocą jednego kabla możemy przesyłać obraz, energię oraz informacje. Więc jeżeli ktoś potrzebuje podłączyć tego Chromebooka do zewnętrznego monitora, to oczywiście ma taką opcję i jeszcze dostanie do tego kilka dodatkowych możliwości. A jeżeli ktoś chce podłączyć taki komputer do starszego monitora, który nie ma USB-C, albo do telewizora, też może to zrobić, tylko musi zaopatrzyć się w odpowiedni kabel, który z jednej strony ma HDMI, a z drugiej USB-C. Warto tutaj też powiedzieć o tym, jak rozwija się Chrome OS, bo możemy tutaj nie tylko korzystać z przeglądarki, z pakietów biurowych, z innych programów, ale nawet na takim komputerze możemy grać, ponieważ pojawia się coraz więcej usług grania w chmurze. Mamy na przykład usługę Google Stadia i ona na tym Chromebooku działa naprawdę nieźle, więc jeżeli macie taki niedrogi komputer, jeżeli macie naprawdę dobre łącze internetowe, no to tak naprawdę możecie na tym komputerze też grać w najnowsze tytuły, więc jak widać, te Chromebooki nadają się i do pracy, i do rozrywki, można tutaj oglądać seriale, a nawet grać. Co za tym idzie, jest to sprzęt uniwersalny, przyszłościowy oraz niedrogi, no i warto bliżej się przyjrzeć Chromebookom, bo kto wie, być może i Ty w niedalekiej przyszłości będziesz korzystał z jednego z nich. Świetnym przykładem grupy docelowej, do której skierowane są takie Chromebooki, są osoby młode, uczące się, uczniowie oraz studenci, bo umówmy się, że do codziennej nauki nie potrzeba nie wiadomo jak mocnego komputera. Jeżeli jakieś dziecko mówi swoim rodzicom, że ja do nauki to potrzebuję ten komputer za 15 000 złotych z ekranem 144 Hz i najnowszym GeForce'em, to raczej nie chce się na nim uczyć, tylko chce na nim grać. A jeżeli ktoś chce wykonywać codzienne zadania związane z nauką, takie jak przeglądanie sieci, praca w pakiecie biurowym, to nie potrzebuje komputera za kilkanaście tysięcy złotych. Taki Chromebook za 1299 zł w podstawowej wersji absolutnie mu wystarczy. No a już tak na koniec. Napiszcie w komentarzach, co sądzicie o Chromebookach, czy mieliście okazję z nich korzystać, czy jednak jeszcze nie, czy zamierzacie przesiadać się w przyszłości na nie, albo kupić taki komputer swoim bliskim, bo jak mówiłem, to jest naprawdę dobry wybór, prawie 10 lat doświadczenia w mojej rodzinie to potwierdza. A już tak na koniec to takie formalności, łapka, subskrypcja, dzwoneczek, a my widzimy się niebawem w kolejnych materiałach. Cześć!